Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad, to jest punktu czwartego. Zmiana analizy zadań priorytetowych na rok 2013, druk nr 239. Czytam projekt uchwały. Uchwała w sprawie zmiany analizy zadań priorytetowych na rok 2013. Paragraf pierwszy. Na liście zadań priorytetowych na rok 2013 przyjęty uchwał nr 19/180/2012 z dnia 5 lipca 2012 roku wprowadza się następujące zmiany. Z działu 9 Kultura Polityczna i Sport. W punkcie pierwszym przenosi się środki finansowe zadania podatną konkurs ofert rozpoczyny stacjonarnych dzieci młodzieży w okresie wakacji letnich do działu 4 Świata i Wychowanie ze służby ogólnokształcącej nr 8 na zadanie pod nazwą Organizacja Wypoczynku Stacjonarnego Dzieci i Młodzieży w okresie wakacji letnich. Kwota 31 tysięcy złotych pozostaje bez zmian. W punkcie drugim przenosi się środki finansowe zadania pod nazwą Konkurs ofert Organizacja Interes Sportowo-Rekreacyjnych do działu 4 Świata i Wychowanie myśli zespół szkolny kształcący nr 8 na zadanie pod nazwą Organizacja Interes Sportowo-Rekreacyjnych. Kwota 12 tysięcy złotych pozostaje bez zmian. Paragraf trzeci uchwał konkursie z dniem podjęcia. Uzasadnienie w związku z ogłoszeniem przez MOWiS konkursu ofert na wyżej wymienione zadania zaistniała potrzeba wskazania realizatora. Tutaj moim wyjaśnieniem jeszcze powiem, ale dobrze się składa, dlatego że jak Państwo wiecie, przed program rozwoju sportu na lata 2013-2015, który mówi i wzmacnia jakby pozycję szkół, przyzwolenie do tworzenia klas sportowych, szkół sportowych czy o profilu sportowym. A jak Państwo wiecie, została podpisana umowa pomiędzy klubem Chronowianka a zespołem szkół nr 8 i z kilkoma innymi szkołami na terenie Rady Dzielnicy do współpracy sportowo-edukacyjnej. I zespół szkół nr 8 gimnazjum otrzymało zgodę również na tworzenie klas sportowych i to nam się w jakiś sposób cały ten program domyka i będzie to też jakby wzmocnienie tutaj pozycji szkoły w zakresie sportu. Opinia Komisji Sportu pozytywna. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Aha, i też Komisja Edukacji się pozytywna. Tak? Dziękuję. Nie widzę, zamykam dyskusję i obradowanie na tym porządku obrad. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pani i Panów Radnych jest za podjęciem uchwały, bardzo proszę o podniesienie ręki do góry, a Pana Łukasza o przeliczenie głosów. 12. Dziękuję. Kto jest przeciw? Ktoś się wstrzymał głosu? Nie głosów. 5. Jedna osoba nie. Jedna osoba nie. Dziękuję. Na podstawie wyniku głosowania stwierdzam jednoznacznie, że Rada Dzielnicy już tutaj przyjęła uchwałę.